Szanowni Państwo, od rozstrzygnięcia wyborczego minął tydzień. W dniu dzisiejszym chcieliśmy w ramach krótkiej odezwy i podsumowania naszej pracy w ramach tej kampanii podzielić się z Państwem krótkim podsumowaniem tego, co udało nam się jako samorządny Ostrów, a więc jedyny niezależny i w pełni bezpartyjny komitet w tegorocznych wyborach w Ostrowie Wielkopolskim osiągnąć. Pomimo ostatecznie małego, acz jednak braku głosów i poparcia, które przełożyłyby się choćby na jeden mandat w Radzie Miejskiej, osiągnęliśmy, uważam, na warunki, czas i poziom emocji, jakie w tegorocznej kampanii były, naprawdę znaczny sukces, którym jest stworzenie solidnej bazy pod tworzenie szerszego i stabilnego środowiska na scenie publicznej w naszym mieście. Uważamy, że czas ten był w naszym wykonaniu naprawdę dobrze spożytkowany. Wszystkie rozmowy, całe poparcie, które udzielali nam mieszkańcy naszego miasta w ostatnich tygodniach i miesiącach, jest dla nas bardzo cenny. Za wszystkie wyrazy poparcia i wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy. I z tego miejsca gwarantujemy, że po pierwsze absolutnie nie zamykamy i nie kończymy projektu. Nie traktujemy go jako jednostrzałowiec, który nie wypalił i opuszczamy kurtynę i kończymy. Więc absolutnie możecie spodziewać się Państwo, że w najbliższych miesiącach i przyszłych latach samorządny Ostrów jako środowisko stale się poszerzające będzie widoczny w debacie w naszym mieście, pomimo tego, że zabrakło naszej reprezentacji w ramach właśnie tej rady. I po drugie, już teraz z tego miejsca zapraszam do angażowania się w ramach naszego towarzyszenia, w ramach naszego środowiska, wszystkich grup, wszystkich środowisk, które do tej pory nie zdecydowały się na tą współpracę, i przede wszystkich indywidualnych mieszkańców, którzy tak jak my uważają, że Ostrów zmiany potrzebuje, że Ostrów na zmianę zasługuje. Jeszcze raz, samorządny Ostrów jest otwarty na wszelką współpracę ze wszystkimi ludźmi i środowiskami, które tak jak my popierają to, że naszym miastem powinno kierować środowisko i kierować ludzie, którzy za swoje priorytety uważają właśnie bezpartyjność, niezależność i niepodległość od jakichkolwiek czynników zewnętrznych, central partyjnych czy koterii miejskich. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za całość poparcia, które zostało nam udzielone w tegorocznych wyborach, i zapraszamy do dalszej współpracy. Ja również chciałem, Szanowni Państwo, jako kandydat samorządnego Ostrowa na urząd prezydenta, tudzież jako kandydat na radnego, podziękować za okazane wsparcie na kampanijnym szlaku, za oddane głosy na mnie, ale też na całe nasze środowisko, reprezentacje na poszczególnych listach w 3 okręgach. Sukcesem organizacyjnym było to, że w tak mocno krótkim czasie udało nam się zorganizować reprezentację do 3 okręgów i wystawić kandydata na urząd prezydenta. Wsparcie okazane przez mieszkańców daje nam dojmujący wyraz tego, że idea niezależności w działaniu, zarządzania miastem w sposób gospodarny, uczciwy, rozsądny spotkała się z uznaniem mieszkańców. Obiecujemy, że przechowamy tą ideę do kolejnych wyborów, zachęcamy do współpracy i mamy nadzieję, że kolejne wybory przyniosą takie okoliczności, w których nasza oferta spotka się z większym poparciem i uda nam się ją realizować już w przyszłej Radzie Miejskiej, czyli za około 5 lat. Dziękuję.